tyłem do ściany, z biodrami na ścianie. Dłonie na poziomie barków trzymają paski, biodra na ścianie. Ustawmy lewą stopę nie przy tej listwie, jakieś 5-4 cm i lekko skręcona lewa stopa z piętą na osi maty. A prawą stopę damy w pętlę tego paska, tak troszkę bardziej w przedniej części stopy. Biodra są na ścianie, opuśćmy dłonie niżej i z biodrami na ścianie pochylamy się. Dłonie są na poziomie pach teraz, troszkę niżej. Pochylamy się. Z biodrami na ścianie jeszcze. Zgięta prawa noga. Teraz oderwijmy biodra od ściany. Idziemy biodrami do przodu i barkami też. Także tak się opuszczamy, żeby mniej więcej plecy i lewa noga były w jednej linii. Mniej więcej. Opuśćmy dłonie, żeby były na poziomie pach, nie na poziomie barków. I przyciskając trochę łokcie do wolnych żeber, do tułowia, rozsuwamy dłonie i prostujemy prawą nogę. A potem opuśćmy dłonie niżej, w okolice tych kółek stalowych i prostujemy ręce, nie wracając barkami do ściany. Co na początku nie jest takie łatwe. Szeroko prowadząc dłonie, wtedy łatwiej jest zachować równowagę. Oglądamy do przodu i spadamy biodrami i barkami do przodu. Prostujemy prawą nogę. Obie nogi proste. I teraz możemy troszeczkę kierować dłonie, które idą do przodu, do góry, żeby jeszcze bardziej pociągnąć tą prawą nogę z tylnej części. I ostrożnie wychodzimy z tego i zrobimy na drugą stronę. Dłonie w górze, po tych paskach i umieśćmy dłonie na poziomie barków. Ustawmy prawą stopę, piętą na osi maty, lekko skręconą w prawo, kilka centymetrów od ściany prawa, lewa stopa w tej pętli paska. Z biodrami na ścianie opuszczamy się niżej, idziemy niżej, z biodrami na ścianie. Dłonie są teraz na poziomie pach, nie na poziomie barku, może nawet troszkę niżej. Lewa noga zgięta. Teraz ze zgiętą lewą nogą odrywamy biodra od ściany, ustawiamy plecy i prawą nogę mniej więcej w jednej linii. Opuśćmy dłonie po tych paskach jeszcze troszkę niżej i z kontaktem łokci z tułowia na poziomie wolnych żeber rozsuńmy dłonie na bok. I teraz tak trzymając ręce na tych paskach wyprostujmy lewą nogę całkiem, a potem opuśćmy dłonie niżej. I wyprostujmy ręce, nie za bardzo wracając górnym tułowiem do ściany. I spoglądamy do przodu. Pchamy dłonie do przodu, barkami do przodu i biodrami do przodu, a potem rękami troszkę podnosimy do góry lewą stopę, żeby bardziej pociągnąć te mięśnie tyłu lewej nogi. I ostrożnie wracamy, podnosimy się do góry. To były mięśnie tyłu tej nogi podnoszonej. Teraz rozciągniemy sobie mięśnie wewnętrznej części tej nogi podnoszonej. Czyli stańmy lewym bokiem do ściany. Prawa dłoń trzyma cały pęczek tych pasków. Bokiem do ściany, lewa stopa. Stopy będą razem, lewa, na razie lewa stopa zewnętrzną krawędzią swoją, jakieś 25-26 cm od ściany. Ustawmy sobie tułów w jednej linii, czyli tułów i nogi, kręgosłup i nogi są w jednej linii. Stoimy skośnie. Zginając prawy łokieć, przybliżmy tę pętlę na dole do naszych nóg i włóżmy tam prawą stopę, zginając nogę. I wyprostujemy prawą nogę. Trzymając prawą stopę mniej więcej w osi maty, zrotujmy prawą nogę, tak żeby przód prawej stopy i nawet kolano spoglądały na sufit, mniej więcej w osi maty. Dobrze zgięty prawy łokieć, prawa noga, prawa ręka zgięta. Postawmy teraz tam, gdzie jest lewy bark na ścianie, lewą dłoń.
palcami do góry. I opuśćmy prawą dłoń niżej. I teraz zamieńmy położenie tułowia na skośne, czyli troszkę zbliżmy biodra do ściany, a oddalamy barki od ściany. I ten pasek na plecach przeprowadźmy poza prawym barkiem, za łopatką tam z tyłu. Wtedy prawy łokieć jest dobrze zgięty, nawet z tyłu trochę jest. Opuśćmy prawą dłoń niżej, oba łokcie są zgięte. I teraz nie przybliżając, stoimy skośnie tułowiem. Barki są dalej od ściany niż biodra. I nie prostując jeszcze łokci, pchamy prawą ręką, lewy łokieć zgięty, staramy się wyprostować prawy łokieć, ale nie tracić tej skośności tułowia. Czyli prawy bark, czyli barki są dalej od ściany niż biodra. I teraz prostujemy lewy łokieć, odpychamy się od ściany, ale równo biodra i barki. Spoglądamy do przodu, zdejmijmy, jeśli można, lewy nadgarstek ze ściany i pchamy prawą ręką ten pasek, wyciągając przywodziciele prawego uda. I teraz jeszcze możemy troszkę podnieść prawą stopę do góry. Biodra są bliżej do ściany niż barki. I ostrożnie wracamy, wracamy, wracamy. I zmiana strony. Prawym bokiem do ściany 25-26 cm stopy razem. Wkładamy lewą stopę w pętlę tego paska. Lewa dłoń trzyma cały pęczek tych pasków. Wyprostujmy lewą nogę i skręćmy lewą nogę całą i stopę i kolano, żeby patrzyły na sufit. Na zgiętym prawym łokciu postawmy prawą dłoń na ścianie, tam gdzie był prawy bark, palcami do góry. Oba łokcie zgięte. Opuśćmy lewą dłoń niżej i odsuwamy od ściany barki. Pochylamy się i ten pasek przechodzi z tyłu za lewą łopatką, na lewym barkiem. Nisko lewa dłoń. Teraz będziemy prostować lewą rękę, ale nie przybliżamy do ściany barków, żeby pozostał ten kąt skośności tułowia w miarę możliwości. Prostujemy lewą rękę. Prostujemy prawą rękę teraz. Zdejmujemy nadgarstek ze ściany i wyciągamy lewą stopę dalej i wyżej. I rozciąga się bardzo lewa noga. I ostrożnie wracamy, wracamy, wracamy. I ten cykl zakończymy.